Fabryka Słów przedstawia Wiedźmy. Antologia opowiadań. Mikołaj Bandura. Pomiot. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Oślizgłe, opalizujące niezdrową zielenią gałki oczne gromiły moje plecy spojrzeniami pełnymi wyrzutu, wisząc wewnątrz słojów z formaliną, niby upiorne spławiki. Mijając zabytkowe regały, czułem, jak ciągnący w ślad za mną pęd powietrza porywa z zakurzonych półek całe chmary pyłków i formuje je w swoisty całun. Dynamicznie zanurkowałem pod łańcuszkiem z uszu, aż cała szkaradna wiązanka się zakołysała. Zaraz potem szerokim łukiem musiałem ominąć stojak z fikuśnymi przyrządami do wyrządzania krzywdy bliźnim. Wnętrze budynku z pewnością należało do miejsc przytulnych inaczej, a wrażenie obskurności potęgowała delikatna woń stęchlizny i dyndająca na kablu jarzeniówka. Tylko oczojebne, wściekle pomarańczowe cenówki przy produktach nie pozwalały mi zapomnieć, że wkroczyłem do sklepu z pamiątkami, a nie leża wiedźmy. Chyba zaczynał ze mnie wyłazić pracocholik, skoro wszędzie dopatrywałem się rzeczy związanych z tą parszywą robotą. Uspokoiłem nieco oddech, zatrzymałem się w pół kroku. Moją uwagę przykuł niedbale wciśnięty między meble kostium ponurego żniwiarza. Biała, kompozytowa czaszka łypała na mnie pustką oczodołu w zgłębi płóciennego, oczywiście czarnego jak noc, kaptura, wyszczerzając rzędy zębisk w dziwnie kpiącym uśmieszku. Aż mnie ciarki przeszły. Przyznaję, nie do końca takie wyobrażenie miałem na myśli, kiedy w podaniu o urlop do rubryczki pod tytułem Uzasadnienie wpisywałem zażalenie o zbyt częstym zaglądaniu śmierci w oczy. Kupuje, czy będzie się tylko kręcił i gapił? Zaskrzeczało z zalady pomarszczone babsko. Odpowiedziałem chmurnym spojrzeniem. Czerwona, wzorzysta chusta na łbie, pogardliwie wydęte wary, łapska jak u emerytowanego kulturysty po kuracjach syntolowych. Szeptucha, jak się patrzy. Albo przewodnicząca koła gospodyń wiejskich. Co się tak skrzywił, jakby mu diabeł naszczał za kołnierz? Dalej gderała baba, falując obfitym pod gardlem. Się decyduje, bo mi zaraz cały odcinek ucieknie. Rzeczywiście, gdzieś z zaplecza dobiegł mnie przytłumiony skrzek telewizora. Mógłbym się założyć, że nastawiony był na jedną z modnych telenowel zza wschodniej granicy. Dla wszystkich klientów pani taka miła? Zagadnąłem, siląc się na uśmiech. Wielu ich nie ma. Jakoś skłonny jestem uwierzyć. Na fornirową płytę plasnęła paczka zapałek. Trafiłem nią idealnie między płat złażącego lakieru i kuwetę na gotówkę z wyobrażeniem żubra. Wyszło dość śmiesznie. Zupełnie jakby goła baba z paczki figlarnie wyciągnęła łapska w stronę zwierza. Kartą będzie, mruknąłem, wyłuskując portfel z kurtki. Raszpla nawet nie raczyła odpowiedzieć. Chrząknęła tylko niby ropucha z trzęsawiska i postukała w przyczepioną do kasy plakietkę. Tylko gotówka, brzmiały czerwone litery. Przewróciłem oczami, ale posłusznie zacząłem wybierać klepaki ze skórzanej kieszonki. Nie powiem, żebym się przy tym śpieszył. Za bardzo bawiły mnie pełne frustracji sapnięcia potworzycy. Babciu, nie uwierzysz! Z zaplecza wypadła jakaś rozemocjonowana dziewuszka. Świetny ten dzisiejszy odcinek. Iwan w końcu powiedział Andrzejowi, że jak nie zostawi Irminy w spokoju, to weźmie taki pręt i mu... Niestety nie dane mi było się dowiedzieć, co konkretnie Iwan planował zdziałać prętem, bo straszliwy, wręcz nieludzki ból wgryzł mi się w pierś. Znam je za piekło, jakby ktoś zdarł mi z mostka płat skóry, wtarł pod nią sól i wetknął z powrotem na miejsce przy użyciu płonącej żagwi. Nogi ugięły się pode mną, mroczki wykwitły jak kłębowisko czarnych dziur. Gdybym nie przytrzymał się lady w ostatniej chwili, prawdopodobnie zwaliłbym się na klepisko jak długi, a wtedy wiadomo, kaplica.
Ostatni raz zamiatano to linoleum chyba jeszcze za Gomułki, a ja nie bardzo miałem ochoty na kontakt z tak zanieczyszczoną powierzchnią. Raczej nie zdążyłbym wstać w magiczne 5 sekund, żeby uchronić się przed mikrobami. W porządku? Strzęp pytania dobiegł mnie, jakby z oddali, z innego świata. Tak, sapnąłem z wysiłkiem, opierając się plecami o ścianę. Flanela lepiła mi się do pleców. Płytki oddech nie nadążał z transportem tlenu. Ból wciąż promieniował z blizny, jednak atak powoli przechodził. Jak zwykle zresztą. I jak zwykle dopadał mnie, kiedy spotkałem wiedźmę. Ukradkiem zerknąłem na tarczę zegarka, gdzie technicy na specjalne życzenie wprawili lusterko. Ludzkie oko można łatwo oszukać zaklęciem iluzji, ale jest na to pewien myk. Jak to szło? Zwierciadełko, powiedz przecie. No, prawie jak w bajce, taka jej mać. Zerknąłem więc w odbicie, ale nie dostrzegłem żadnej raszpli, rzecz jasna, nie licząc sprzedawczyni. Była tylko kruczowłosa, rezolutna dziewczyna, niebrzydka zresztą. Wezwać pogotowie? Podlotek zaszczebiotał z przejęciem, widząc cierpienie na mojej twarzy. Spojrzałem jej prosto w oczy i jakoś tak nieswojo mi się zrobiło. Wyglądały dziwnie znajomo, zupełnie jakbym już kiedyś w nie patrzył. Dziękuję, nie trzeba, odparłem, zgrywając twardziela. To tylko zmęczenie podróżą. Ale moje myśli już biegły swoim torem. Może by ją tak ukradkiem solą natrzeć? Spoufalić się i przypadkiem pomylić sól z cukrem przy zaparzaniu herbatki na wodzie święconej? Nie, pierdolę, jestem na urlopie. Niech się chłopaki z ekipy interwencyjnej martwią. Najwyżej wieczorem prześlę im maila z namiarami. Nie będę sobie głowy zawracał. W końcu miałem wypoczywać, nie? Z Panem Bogiem, mruknąłem na odczepnego i zwinąwszy zapałki z lady ruszyłem do wyjścia. Młoda próbowała się jeszcze upewnić, że wszystko ze mną w porządku, ale sądząc po odgłosach, starucha musiała ją skutecznie spacyfikować. Poturlałem się do wyjścia, okazjonalnie podtrzymując się regałów w chwilach słabości. Jesienne powietrze buchnęło mi w twarz, ledwie przedarłem się przez masywne wrota sklepiku. Chaust świeżego, przesiąkniętego wilgocią powietrza popieścił moje wielkomiejskie nozdrza, ukoił zszargane nerwy. Pieprznij wszystko, jedź w Bieszczady, mówili. Odpoczniesz od pracy, mówili. Zagderałem pod nosem. To doradzili, sukinsyny. I wtedy mnie olśniło. Jakie były szanse, że ten bydlak Samson da mi wolne w środku sezonu, w przeddzień równonocy jesiennej? No, niewielkie. A dał. I jeszcze załatwił mi hotel z polecenia, dofinansowanie z budżetu operacyjnego. Odpaliłem na szybko telefon, wszedłem w aplikację służbową i wstukałem najistotniejsze dane. Pod moim nazwiskiem, gdzie zwykł widnieć status inkwizytora, pulsował napis delegacja. Pieprzona delegacja. Pewnie dostali jakiś uprzejmy anonim o obecności sił nieczystych i wysłali mnie, żebym zweryfikował sprawę. Po prostu zajebiście, warknąłem, wpychając sobie papierosa do ust, aż się cały pogiął biedak. Zaraz po moim odkryciu okolica raptem straciła swój urok. Drzewa przestały być dziełami sztuki o wszystkich kolorach tęczy, przeistaczając się w pedalskie chaszcze. Powietrze nie pachniało już orzeźwiającą wilgocią, tylko gnojówką i nawet same Bieszczady zdążyłem sobie przemianować na Szcza Biedy. Zabawne, jak jedna informacja potrafi zmienić sposób postrzegania rzeczywistości. Tytoniowy opar siadł mi ciężko na płucach. Z rezygnacją przepuściłem go nosem, mrużąc powieki. Ale ci gnoje musieli mieć ubaw. Do tego sam buliłem za wachę i pensjonat. Bo przecież miałem być na wakacjach. Jeszcze się cieszyłem, że firma pokryła część kosztów. Oczami wyobraźni już widziałem te uchachane mordy w biurze. Niemalże słyszałem docinki. Gdyby mnie na Bahamy wysłali, albo chociaż do Mielna, dałem upust złości. To nie!
Won na zadupie, gdzie przydupami szczekają, dziki chujami hamują, a wiedźmy sprzedają zapałki z gołymi babami. Przecież tam też by się znalazły jakieś szkarady na stosik. Kurwa! Odskoczyłem jak oparzony. Na krzywym, rozpadającym się już ze starości płotku zasiadł sobie czarnowron. Nieźle mnie podszedł, skubaniec. Czego? Burknąłem z wyrzutem. Ptaszysko przekręciło łeb, otaksowało mnie ślipkiem. No tak, na Pradze był osiedlowy monitoring w postaci siwogłowych bab i dziadów, a na wiosce pałeczkę najwyraźniej przejmowały wszelkiej maści ptaszyska. Kra! Czarnowron wrzasnął ponownie, tym razem jeszcze bojowo rozpościerając skrzydła. Tego było już za wiele. Zaciągnąłem się ostatni raz i mimo tego, że zdążyłem ledwie napocząć papierosa, pstryknąłem nim w stwora. Spodziewałem się, że pokrak dostanie w łeb, albo uskoczy. Albo że, nie wiem, może, że wcale nie trafię. Tymczasem ten zwyrodnialec rozwarł paszczę i chapnął szluga w dziób. Jebaniec! Niezbyt cenzuralny wyraz podziwu mimowolnie wyrwał mi się z ust. Więcej zrobić nie zdążyłem. Ptaszysko przekręciło papierosa jęzorem, puściło wcale zgrabne kółko, po czym łomotnęło skrzydłami i tyle je widziałem. Co tu się... Aż się zapowietrzyłem. A zresztą ciul tam. Coś się działo w tej okolicy. Coś bardzo dziwnego i zdecydowanie wymagającego interwencji organów ścigania. Tyle, że ja byłem na urlopie i zamierzałem na przekór wszystkiemu nie dać się wciągnąć w wir pracy. Wciąż nieco zszokowany wtoczyłem się do pick-upa, którego zaparkowałem nieopodal chatki na niedużym placyku wysypanym żwirem. Raz wampirowi kołek, rzuciłem ulubionym tekstem. Zobaczmy, cóż to za hotelik mi się trafił. Przecież gorzej już chyba nie będzie, co? No bo gorzej już być nie mogło, prawda? No powiedzcie, że prawda. Błagam. Bez jaj. Nad neogotyckim dworkiem pysznił się neonowy szyld Gospoda Salem, poznaj magię smaku. Że też konserwator zabytków pozwolił na tak jawną dewastację pomnika historii. Pośpiesznie wystukałem na telefonie lokalizację budowli, ale wujek Google tym razem zawiódł. Zupełnie jakby pałacyk nigdy nie istniał, a przecież widziałem go jasno i wyraźnie. Ostatnie promienie jesiennego słońca usiłowały przeciskać się przez drewniane okiennice stylizowanych na średniowieczne baszt. Strzeliste okna mieniły się jak miniaturowe jeziorka zamknięte w przestrzeni grubych murów. Do tego dochodził jeszcze bluszcz, malowniczo oplatający mostek wiodący do budynku ponad szpanerską fosą. Kierowniku... Coś zachrypiało mi do ucha, jednocześnie szarpiąc natarczywie za rękaw. Kierowniku, bo ten... sprawa jest. Oderwałem się od widoku pięknego przybytku i otaksowałem natręta. Miałem przed sobą typowego przedstawiciela ludu żerującego, który postanowił wrócić do korzeni ludzkości i trudnić się zbieractwem. Ewentualnie, jeśli akurat było za co, intensywnym treningiem wątroby. Poratujże pan, podjął pijaczek, kiedy nie doczekał się z mojej strony żadnej reakcji. Bo widzisz pan, do wina mi brakuje, 2 złote jakieś. A to była kolejna nowość. Nie chciał na bułki, nie sprzedał żadnej łzawej historyjki, nawet nie oferował, że auta popilnuje. Prosto z mostu na winko brakło. Masz pan... Po wielkopańsku wcisnąłem mu piątaka w łapsko, uważając na iście krogulcze szpony. Bóg panu w dzieciach wynagrodzi, kierowniku. Lepiej nie. Ale moment, chwila, zagdakałem, capnąwszy za rękaw uciekającego już ze zdobyczą faceta. Jest tu może jakiś inny hotel? Czy tamto oto jedyne takie miejsce w okolicy? Panie, co pan? Zaśmiał się żul. Pewnie, że jedyne. Chyba, że schroniska wchodzą w grę. No raczej nie. A to nic więcej się nie znajdzie. Dziękuję za pomoc w takim razie. Ledwie zdążyłem mu podziękować, a Menel już podreptał w swoją stronę.
No nic, skoro nastawał już wieczór, a ja miałem opłacony nocleg, uznałem, że jedną noc wytrzymam w owym Salem. I kto wie, może dam się uwieść magii smaku. Zastukałem butami taktycznymi o deski pomostu, mijając szpaler klimatycznych latarni gazowych. Zatrzymałem się dopiero przy potężnych wrotach. Przeciągnąłem po koszuli spoconymi nagle dłońmi i nieśmiało uderzyłem kołatką. Pan do kogo? Tubalny głos znienacka rozległ się zaraz za moimi plecami. Mam rezerwację pokoju na nazwisko Haust, odparłem, spoglądając przez ramię. Trochę mi było nieswojo. Wykidajło w hotelu? Cholera, może to jednak jakaś agencja. Nie spodobało mi się to, co ujrzałem. Dryblas miał nienaturalnie wąsko osadzone oczy, potężne łapska i niechlujny kilkudniowy zarost. Do tego rozcierał dłonie, jakby go świeżbiły do bitki. No i? Odparł bramkarz buńczucznie. Czy ja ci wyglądam na recepcjonistę, kolego? Na buca z pewnością. Olbrzym już miał ruszyć na mnie z pięściami, kiedy niespodziewanie otworzyły się drzwi. Zza futryny wyjrzała dostojna kobieta, która wymownym gestem zachęciła mnie do przestąpienia progu. Zostaw pana w spokoju, Gagary, syknęła aksamitnym głosem. Wszystko w porządku, mam go na liście. Musiała być bardzo pewna swojej władzy, bo po tych słowach od razu zniknęła wewnątrz budynku, nie śledząc już dalszego przebiegu zdarzeń. Bramkarz rzeczywiście się uspokoił i mamrocząc pod nosem coś o cwaniaczkach z Warszawki, na powrót wcisnął swoje cielsko między filary podtrzymujące ganek dworu. Najwyraźniej musiał dojrzeć blachy pick-upa i to go tak negatywnie nastroiło. Cóż? Uroki stołecznego pochodzenia. Strzeliłem zastygłym karkiem, poprawiłem taszczoną pod pachą walizkę i ruszyłem śladem Damulki. Tylko czemu miałem wrażenie, że pcham się prosto w paszczę lwa? Wieczór w barze na parterze hotelu upływał wyjątkowo przyjemnie, podstępnie przeistaczając się w późną noc. Z radia sączył się Black Sabbath, ja sączyłem szkocką z lodem, zaś przybytek pękał w szwach. Lokal musiał stanowić centrum spotkań śmietanki towarzyskiej z całej okolicy, to też różne indywidua ściągały tu wręcz chmarami. Między innymi karzeł, z którym właśnie przepieprzałem w kości pół urlopowego budżetu. Coś często panu ten ful wypada, powiedziałem, wydymając wargi. Nie nazbyt często, aby? Pokurcz tylko podciągnął rękawy, jakby to cokolwiek miało znaczyć, skoro nie graliśmy w karty, i wzruszył ramionami. Widać, szczęście dziś mi sprzyja, zachichotał. Już ja ci dam szczęście, kutafonie połamany. Postanowiłem cholernika prześwietlić. Zegarek zdecydowałem się olać, skoro raz już mnie tego dnia zawiódł. Sięgnąłem po cięższy kaliber lustrzanki. Właściwie spolaryzowane szkła z odwrotną koherencją włókien i domieszką sierści jednorożca. A zresztą, co ja się będę wywnętrzał? Niech wystarczy informacja, że takie okularki także potrafią ukazać powidok prawdziwej postaci skrytej za iluzją. Ledwie wsadziłem szkła na nos, a już pożałowałem. Karzeł, a raczej skrzat, oczywiście ciął mnie ostro w chuja, bo obwiesił się przeróżnymi talizmanami przynoszącymi szczęście. Od czterolistnych koniczynek przez hematyty i yin-yangi, aż po zasuszone królicze napletki, czy tam łapki. Ale nie to było w tym wszystkim najgorsze. Prawdziwą sieczkę z mózgu zrobił mi widok pozostałych postaci. Dosłownie każdy z miejscowych był wynaturzeńcem skrytym za całunem magicznej iluzji. Nawet dystyngowana barmanka, która wcześniej uratowała mnie przed furią bramkarza, wyglądała teraz jak jakieś mackowate Cthulhu. Co oni, jakiś pieprzony rezerwat tu sobie urządzili? Ach, no tak, przypomniałem sobie. Bieszczady. Zaraz wracam, rzuciłem do skrzata. Skoczę tylko po drinka. Rudzielec złośliwie zarechotał w odpowiedzi, bąknąwszy coś o bladości mojej twarzy. Może i rzeczywiście straciłem zdrowe kolory.
nie byłoby w tym nic dziwnego. Raptem okazało się, że siedzę otoczony przez hordę baśniowych stworów, z czego zapewne co najmniej połowa rozerwałaby mnie na strzępy, gdyby tylko nabrała podejrzeń, z kim ma do czynienia. Niby inkwizycja nie ścigała paskud tego pokroju, ale z reguły spotykała nas z ich strony głęboka, delikatnie mówiąc, niechęć. Jeszcze jedną szkocką zwróciłem się do barmanki, tym razem z kolką. Bardzo starałem się na nią nie patrzeć, bo przez okulary widziałem, jak obraz macek nakłada się na frędzle eleganckiego szala kobiety, nieudolnie maskując jej drugą naturę. A nie wstyd ci tak psuć napitek, złociutki? Zaszczebiotała utopica zupełnie nieprzystającym do monstrualnej aparycji głosem. A już trochę wypiłem, więc jakoś przełknę tę pigułkę wstydu. No to mówisz i masz. Istota zażonglowała wysoką łyskaczówką, co przez wzgląd na macki i przyssawki wyszło dość osobliwie, po czym ruchem pełnym gracji napełniła naczynie właściwą mieszanką. Tak przy okazji, nie wiesz może, gdzie warto się tu w okolicy przespacerować? Zagadnąłem dla rozluźnienia. Jakaś malownicza ścieżka, może górka do zdobycia? Tak normalnie to poleciłabym wejście na tarnicę, ale sabat zbliża się wielkimi krokami, więc raczej odradzam. Co ty nie powiesz? A tam nie ma krzyża przypadkiem, co ma odstraszać siły nieczyste? Żebyś tylko zobaczył, co one z tym krzyżem wyprawiają. A i jak jakiegoś przechodnia dopadną, to nie ma zmiłuj. Zbałamucą, zgwałcą. Straszysz czy namawiasz? No pewnie, że to pierwsze. Zaśmiała się istota. Przecież każdy barman ma swoje straszne historyjki dla przyjezdnych. To właśnie jedna z moich. Nie powiem, dostałem gęsiej skórki. Już miałem wrócić do stolika, kiedy dojrzałem znajomą twarz. Trzy piwa na loże, ośmiorniczko, rzuciła kelnerka z porozumiewawczym uśmieszkiem, kładąc tacę na ladzie. Wyglądała dokładnie tak samo jak w sklepie z pamiątkami. Rezolutna, czarnowłosa, dziwnie znajoma. O szkaradnych mutacjach nie było mowy, nawet patrząc przez pryzmat lustrzanek. My się chyba znamy, rzuciła, kiedy zauważyła moje nieopatrzne spojrzenie. Ano, bąknąłem, czując, jak blizna na mostku mrowi mnie wspomnieniem straszliwego bólu. Szczerze mówiąc, nie zakładałem, że się jeszcze zobaczymy. Los bywa przewrotny, zachichotała dziewczyna. Ty mi tu nie kokietuj gościa, tylko smaruj na loże z tym piwem, wtrąciła się barmanka, stawiając na tacy spocone kufle. Sam pan widzi, muszę uciekać, rzekła młódka przepraszająco. Ach, no i proszę w razie czego nie wspominać babci, że tu pracuję. Mogłaby źle zareagować na taką wiadomość. Bawi się w przyzwoitkę? Mhm. Bez obaw, będę milczał jak grób. Dzięki. Pod karcącym spojrzeniem barmanki dziewczyna świsnęła z blatu tacę i pognała z powrotem na salę. Szaławiła jedna, mruknęła utopica, jakby z nutką zazdrości w głosie. Spokojnie, za stary dla niej jestem, rzuciłem żartobliwie i stanowczo za brzydki. A do tego jaki skromny, parsknęła istota, biorąc się do polerowania szklanek. Z racji na smugi, jakie pozostawiały na szkle jej przyssawki, musiała być to iście syzyfowa praca. Już miałem ruszyć z powrotem do stolika, gdzie z zestawem kości czekał na mnie skrzat, ale stanąłem jak wryty. Kra! Zaryczał chochlik, wbijając się do sali przez okno z impetem kuli armatniej. Nie spodziewaliście się mnie tak szybko, sukinsyny. Wszędzie rozpoznałbym ten wrzask czarnowrona. Widać, taką formę musiała przybrać iluzja maskująca chochlika. Ale zaraz, czy ja przypadkiem nie palnąłem przy nim czegoś o paleniu czarownic? O fuck, o w dupę, jebał mnie pies. Dawać mnie tu flaszkę, noc jeszcze młoda! Kra! Piał dalej chochlik. Raptem poczułem, jak robi mi się cholernie duszno.
kołnierzyk koszuli zaczął nieprzyjemnie wpijać się w szyję, a nieskończone kaskady potu ponownie wystąpiły mi na plecy i twarz. Zdecydowałem o konieczności taktycznego przegrupowania się na podwórze. Musiałem w spokoju przemyśleć swoje położenie, bo zaczynało się robić naprawdę niebezpiecznie. Przez zatłoczoną izbę przepchnąłem się bez większych trudności, choć kilka razy musiałem popracować łokciami. Baśniowe stwory i licha wszelkiej maści fukały na mnie i syczały, ale w końcu dobrnąłem do wieszaków. Chciałem sięgnąć po kurtkę, ale skóra w ostatniej chwili wyślizgnęła mi się z palców. Zamrugałem zaskoczony. Ponowiłem próbę, jednak ubranie znów czmychnęło mi poza zasięg dłoni. I znowu. Co jest do wuja? Prychnąłem rozeźlony, usiłując przez cały czas tej osobliwej przepychanki nie rozlać drinka. Najebany to do domu! Zaskrzypiał wieszak, rozwierając sękate ślepia. No to pięknie, figlarny drzewiec mi się trafił. Muszę się przewietrzyć, dawaj tę kurtkę. Sam sobie weź! Powalczyłem ze stworem jeszcze dobrą minutę. Bydlak skapitulował dopiero, gdy pogroziłem mu pudełkiem zapałek. Nocne, rześkie powietrze owionęło mnie tuż za progiem. Przytłumiony gwar rozmów i muzyki wciąż dobiegał ze środka, jednak zebrać myśli było już o wiele łatwiej. Postanowiłem udać się na przechadzkę wzdłuż fosy, żeby rozprostować nieco zdrętwiałe kulasy. Nie wynosimy szkła poza teren lokalu! Zabuczało coś z pomiędzy filarów. Ledwie ruszyłem na swój szlak. Ale ja wcale nie opuszczam terenu posiadłości. Odruchowo zacząłem się tłumaczyć. Nie! Wynosimy szkła poza teren lokalu! W głosie Gagaria zdecydowanie było słychać, że cieszy się z możliwości pouprawiania przypierdalactwa. Widząc, że nie kwapię się do wypełniania poleceń, olbrzym wychynął ze swojej kryjówki i wtedy w mdłym świetle gazowych lamp ujrzałem go w pełnej krasie. Gagari był trolem, w dodatku rzecznym. W przerwach między narzucaniem się gościom i dłubaniem w nosie musiał taplać się w fosie, bo gęsty szlam ociekał po łusce jego cielska, formując na ganku pokaźnych rozmiarów kałuże. Łypał teraz na mnie swoim jedynym okiem, tylko czekając na okazję do zwady. Nieopatrznie udało mi się go nie rozczarować. A spierdalaj pod most, chuju rybi! Wybuchłem po całym dniu narastającej frustracji. Trollowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Doskoczył jak żbik i prasnął mnie soczystym sierpowym prosto w nos. Rzeczywistość wybuchła tysiącem rozbłysków, by zaraz pogrążyć się w objęciach błogiej nieświadomości. Zobaczyłem jeszcze, jak ziemia skacze mi na spotkanie niczym dawno niewidziany przyjaciel. Później była już tylko ciemność. Po czym poznać, że jest chujowo? Ano, kiedy leżysz na chłodnym bruku najeżonym okruchami tłuczonego szkła, a jakimś cudem zaczyna ci się robić błogo i przyjemnie, to znak, że coś poszło bardzo, ale to bardzo nie tak. Serio. Jak mocno trzeba sponiewierać mózg, żeby zmysły jeły dopuszczać się zaburzeń percepcji grożących zaniechaniem reakcji obronnych organizmu, a w konsekwencji trwałym uszkodzeniem ciała? Czyli rzeczywiście musiał mi srogo jebnąć. Jęk bólu wyrwał mi się z ust wraz z obłokiem krwawej mgiełki, kiedy tylko spróbowałem się podnieść. Posoka plasnęła na dziedziniec, mieszając się z kałużami szlamu. Zmacałem odrętwiałe miejsce, gdzie zwykł się znajdować mój nohal. Pomysł okazał się błędem, bo przestawiona przegroda już zaczęła nabierać opuchlizny i odpowiedziała tępym bólem. Auć! Syknąłem mimowoli. W życiu bym nie powiedziała, że taki z ciebie mazgaj, dobiegł mnie dziewczęcy głos. Zamrugałem, usiłując odzyskać ostrość widzenia. Dojrzałem nad sobą pochyloną dziewczynę, tę samą czarnulkę, która przy pierwszym spotkaniu przyprawiła mnie o atak piętna. No już, wstawaj, rzuciła uśmiechając się z politowaniem. Bo jeszcze wilka złapiesz. O tej porze roku wylegiwanie się na ziemi nie należy do zalecanych form spędzania wolnego czasu. Gdzie troll?
Wysapałem, gramoląc się z podłoża. Uwagę postanowiłem puścić mimo uszu. Mówisz o Gagaryjku? Czarownica niemal pisnęła. Nie przesadzaj, nie jest aż taki brzydki. Wysłałam go po apteczkę. Dziewczyna jakby piorun strzelił, kiedy dotarł do niej sens moich słów. Jeśli nie chciała dać po sobie poznać zdziwienia, że znam prawdziwą naturę bramkarza, to kariery aktorki bym jej nie wróżył. Daj spokój, wiem, kim on jest. O tobie też wiem znacznie więcej, niż byś sobie tego życzyła. Dziewczyna zaplotła ramiona na piersi, uniosła kpiąco brew i zachęciła mnie dłonią. Taki jesteś cwany, to gadaj, zobaczmy, ile wiesz. Nie miałem ochoty na dalsze podchody, wóz albo przewóz. Postanowiłem, że upewnię się, kim jest i podejmę odpowiednie kroki. Zwłaszcza, że dziwnym zrządzeniem losu znaleźliśmy się sami poza lokalem. Jesteś wiedźmą, słoneczko. Pudło. Dziewczyna zaśmiała się i po przyjacielsku pacnęła mnie w czoło. Ale dużo się nie pomyliłeś, jestem wróżką. Znienacka musnęła dłonią mój nos i przyznaję, że zamarłem z wrażenia. Gorący dreszcz przewędrował mi przez całą czaszkę, stawiając dęba wszystkie włosy, a później pofrunął w dół, kończąc podróż dopiero na czubkach palców. Stęknąłem ciężko, jakby ktoś rozmasował mi mięsień spięty skurczem od wielu lat. Lepiej? Zachichotała dziewczyna. Nie mogąc zebrać się na odpowiedź, skinąłem tylko głową. To było doprawdy nieziemskie przeżycie, a wiedźmy nie potrafiły czynić takich cudów. Lilka jestem, przedstawiła się dziewczyna, podając mi dłoń. Od Lili? Od Lilit. Trochę zbijała mnie z pantałyku ta jej bezpośredniość, ale postanowiłem nie dać tego po sobie poznać. Arthur Haust, wybąkałem, ujmując drobną dłoń. Wydawała się chłodna i krucha. Była wręcz jak sopelek lodu. Nie jest ci zimno? Jesteś wręcz lodowata. Przecież przeniosłam mój potencjał na ciebie, głuptasie. Znów się roześmiała, prezentując rządek równiutkich ząbków. Jak niby mam być ciepła? Ty coś mnie chyba nabrałeś z tą swoją tajemną wiedzą. Podsłuchałeś któregoś z podpitych gości i teraz strugasz wielkiego znawcę. Dalszych oskarżeń nie dane mi było wysłuchać. Na podwórze z rykiem silnika wpadł potężny SUV. Wleciał bokiem pod sam mostek, sypiąc żwirem z szutrowej drogi. Nie powiem, zdezelowany zderzak wozu i stłuczona lampa trochę mnie zmartwiły. Crane? Zdziwiła się dziewczyna. Zmarszczyła nawet brwi. O tej porze? Drzwi od strony kierowcy otwarły się na oścież, a ze środka wypadła głowa, drąc się zresztą w niebogłosy. Pomocy! Ratunku, Lilka! W zasadzie nie zdążyłem nawet pojąć, co się właściwie dzieje, a dziewczyna już pędziła w stronę rajdowca. Gnany ciekawością postanowiłem rozeznać się w sytuacji. W końcu miano inkwizytora zobowiązywało i trzeba było odkryć, kim jest tajemnicza nieznajoma. Czy to jest... Zająknąłem się, widząc bezgłowy korpus usadowiony za kierownicą. Tak, jeździec bez głowy, ofuknęła mnie dziewczyna. Co się stało, Crane? Lilka, ja naprawdę nie wiem, jak do tego doszło, przysięgam! Wrzeszczał podniesiony przez kobietę czerep. Droga była pusta, a ja spadłem tylko na chwilkę! Do rzeczy. Oni sami tak skaczą pod koła, jak skończeni debile. Crane... Ja tylko... No sama zobacz, jest na tylnym siedzeniu. Lilka rzuciła mi porozumiewawcze spojrzenie, a ja pojąłem w lot. Szarpnąłem za klamkę, a naszym oczom ukazał się satyr. Satyr z rozpieprzoną nogą i bebechami na wierzchu. Światła! Wybeczał kozioł, błądząc po dachu pustym wzrokiem prostokątnych źrenic. Piękne! Do wozu, zarządziła wróżka. Pomożesz? To ostatnie było skierowane ewidentnie w moją stronę. Za udzielenie pomocy wrogowi najpewniej wywaliliby mnie z roboty albo i zapakowali kulkę prosto w łeb. Pewnie, odparłem bez wahania, dając się ponieść wydarzeniom. Co tu się właściwie... Zabuczał Gagaryj, który dziwnym trafem akurat wypadł przez wrota z apteczką wciśniętą pod pachę. Dawaj to,
Lilka dosłownie wyrwała pakunek ochroniarzowi i wskoczyła do obozu. Wsadź łeb Krejna na miejsce i wskakuj do środka. Będę potrzebowała dodatkowej pary rąk. Przez lata wymagającej służby nawykłem do wypełniania poleceń wartkiej akcji. W takich chwilach nie myślało się o wynajętym pokoju, ani o porzuconych w nim rzeczach. Trzeba było działać. Czerep jeźdźca wskoczył na miejsce z głuchym mlaśnięciem, kiedy tylko wepchnąłem mu go między barki. Jęknął przy tym żałośnie, ale nie protestował. Dwa uderzenia serca później siedziałem już na tylnej kanapie, uciskając bandażami rozległe rany fauna. Jedziemy do chatki, rzuciła Lilka, podwijając rękawy. Nie ściągaj nogi z gazu. Bezgłowy jeździec nie odpowiedział. Uśmiechnął się tylko iście po szelmowsku i depnął, aż pedał trzasnął o podłogę fury. Choć Lilith zarzekała się, że żadna z niej czarownica, a wśród budulca jej chatki nie dopatrzyłem się piernika, upewniając się sensorycznie i nadwyrężając szkliwo jednego z siekaczy, to coś w tym budynku było zdecydowanie nie tak. Nie miałem pewności co, ale intuicja bezlitośnie skrobała mnie w mózg. Zaciągnąłem się papierosem i przecedziłem dym przez zęby. Siwy opar rozpłynął się po długim holu, wsiąkł między rzędy długich płaszczy i futer. Byłem trochę nie w sosie, więc miałem gdzieś, czy Lilka pozwalała u siebie palić, czy nie. Poczułem się nieco pominięty, kiedy samozwańcza pani weterynarz wyrzuciła mnie za drzwi po odwaleniu czarnej roboty i oświadczyła, że dalej musi poradzić sobie sama, a ja będę jej tylko przeszkadzał. Krejna też pogoniła w diabły, wyzywając go od piratów drogowych. To wziął chłopina i sobie pojechał. Rzuciłem okiem na zabytkowy zegar. Prześlizgnąłem się spojrzeniem między kilkoma fikuśnymi miotłami. Nie uszło mojej uwadze, że wyposażono je w modyfikacje zadziwiająco przypominające strzemiona. Jeśli Lilith nie była wiedźmą, to kim do cholery? Trzeba było ją przycisnąć. Wolałbym nie być zmuszony jej odstrzelić, wszak wydawała się sympatyczna, ale służba nie drużba, a inkwizycja nie caritas. Niby szef ten sam, lecz wytyczne już zupełnie inne. Moje rozmyślenia przerwało donośne skrzypnięcie drzwi. Lilka wytoczyła się z kuchni przerobionej na prędce na salę operacyjną. Blada była jak sama śmierć i gdyby nie podpora w postaci framugi, zapewne poleciałaby na twarz. Poratujesz papierosem? Zapytała, opierając się plecami o drzwi. Odchyliła przy tym głowę w tył, ze zmęczenia przymykając powieki. Przemaszerowałem przez pokój, starając się ignorować skrzypienie podłogi. Uprzejmie podałem dziewczynie papierosa. Użyczyłem ognia. O tym babci też nie wspominać? Rzuciłem, puszczając oko. Lilka prychnęła jak kotka, ale odpłaciła się słabym uśmieszkiem. Klapnęła zaraz na fotel, krzyżując nogi i po dworsku wykręciła nadgarstek z fajką. Przyznaję, z lekka mnie zatkało. Zdążyłem już poznać tę dziewczynę z zupełnie innej strony i zadziwił mnie taki nagły przypływ nonszalancji. Postanowiłem jednak zrzucić go na karb zmęczenia i po prostu spocząłem na sąsiednim siedzisku. Tuman kurzu, jaki buchnął przy tym z mebla, z powodzeniem mógłby przyprawić o pylicę górnika przodowego. Posiedzieliśmy tak chwilę, smakując tytoń i ciszę. Domniemana wiedźma nawet zamknęła oczy, nieruchomiejąc jak posąg, i tylko miarowy oddech pozwalał odróżnić ją od porcelanowej figury. Jak pacjent? Zagadnąłem po chwili. Wyliże się? Lilith drgnęła, jakbym szturchnął ją patykiem. Zaraz rozchyliła jednak powieki i spojrzała na mnie smutno. Nie wiem, sapnęła. Jest młody i silny, ale stracił dużo krwi. Zrobiłam, co mogłam, ale czy to wystarczy? Okaże się. Najbliższe godziny będą kluczowe. Miał szczęście, że pod ręką znalazła się pani doktor z gabinetem. W mój głos mimowolnie wkradła się nutka kpiny, ale wyczerpana dziewczyna chyba nawet tego nie zauważyła. Swoją drogą nieźle się tu urządziłaś. Dziękuję, ale ten wystrój to zdecydowanie nie moja zasługa. Więc ciekawego architekta wnętrz musiałaś sobie wynaleźć.
Żartowniś się znalazł. To moja scheda po mamie. Sama rzadko tu przychodzę, bo wracają wspomnienia. Mnie rodzicielka zostawiła niewiele, odrzekłem kwaśno, odruchowo masując bliznę na mostku. Ale bez obaw nie będę cię zanudzał takimi smętami. Latasz coś? Chodzi ci o te miotły? Nie, mam lęk wysokości i jakoś mnie do nich nie ciągnie. Parę razy obiłam sobie tyłek i postanowiłam odpuścić. A że wyrobnicy tego ustrojstwa zwrotów nie przyjmują, to zostały. Nie mam tu prądu i odkurzacza, więc czasem podłogę nimi zamiotę i tyle. Teraz to ja się zaśmiałem. Zaczynałem czuć szczerą sympatię do tej dziewczyny. Była wesoła, miała dystans do siebie i co najważniejsze, nie widziałem w niej zła. Doprawdy długo już pracowałem w branży, ale tak serdecznej wiedźmy, bo w te bajki o wróżkach nie miałem zamiaru wierzyć, jeszcze nie spotkałem. Aż zaczynały mnie dręczyć pewne wątpliwości. Wtem coś przykuło moją uwagę. Jedno ze zdjęć na ścianie wyglądało znajomo. Było jak powidok dawno zapomnianego obrazu, który podprogowo zapadł jednak w pamięć. Zbliżyłem się nieśpiesznie i zatopiłem wzrok w onyksowych oczach kobiety z portretu. Oczach znajomych, oczach, które znałem aż nazbyt dobrze, choć nie widziałem ich od lat. Zaciągnąłem się papierosem, a w miarę jak dym przesączał się do płuc, puzzle zaczynały składać się w całość. Znamie znów zaczynało piec, a dreszcze rozlewały się falami po całym ciele. Kto to jest? Zapytałem, walcząc z drżeniem głosu. Tam na zdjęciu? Moja mamusia kochana. Podobno mam jej oczy. Masz. Słucham? Chciałem odwrócić się do utraconej przed laty siostry, powiedzieć jej, kim jestem, ale jakoś nie potrafiłem. Zamarłem na chwilę, a kiedy już miałem się przemóc, przerwało mi natarczywe stukanie. Dobiegało od strony okna, skutecznie przerywając podniosłą chwilę. Kogo znowu niesie? Prychnęła Lilka, mocując się z podwójną futryną. Jeśli to kolejny pacjent, to chyba osiwieje i rzeczywiście będę wyglądać jak jakaś szeptucha. Ledwie zdążyła uchylić okno, a do holu wpadł jakiś czarny, kotłujący się kształt. A mnie momentalnie zrobiło się ciepło. Ba, gorąco nawet. Kra! Zapiał czarnowron, rozsypując pióra całymi puklami. Uciekaj, Lilith! Skurwysyny! Kra! Szybko! Co ty pleciesz po paprańcu? Oburzyła się wiedźma. Pewnie znowu się schlałeś i masz zwidy. A mówiłam, żeby ci nie lali na kreskę. Naprawdę, kra! Uciekaj! Przełknąłem ślinę, czując, jak wszystko wymyka mi się spod kontroli. Jeśli rzeczywiście firma była na tropie Lilki i znajdą nas teraz na wspólnym papierosku z pokrojonym faunem w kuchni... No ja pierdolę. I jakby tego było mało, ptaszor właśnie dojrzał moją skromną osobę i wydarł się jeszcze głośniej. Szpieg! Inkwizytor! Skurwysyn! Stulże dziób! Krzyknęła dziewczyna, ale ze względu na poważne wycieńczenie organizmu, jej próba opanowania sytuacji wypadła blado. Wtem przez rozchylone okno wpadł do izby snop jasnego światła. Zdążyłem jeszcze wychwycić kilka punkcików zielonych diod, jakie przed wystrzeleniem granatu hukowego zwykły zapalać się na naszych dronach. To jest dronach firmy. Na ziemię! Wydarłem się, skacząc w stronę osłupiałej dziewczyny. Uderzenie adrenaliny nieznośnie rozciągnęło mi tę chwilę w czasie. Gdy frunąłem z Lilką w stronę podłogi, zauważyłem, jak strach rozchyla jej powieki. Dojrzałem smutek i rozczarowanie, kiedy zaczynało do niej docierać, że chochlik być może jednak nie gadał bzdur. I naprawdę bardzo chciałem jej powiedzieć, że to wszystko nie tak i w ogóle gówno fiołki. Ale przekrew, przecież nigdy nie umiałem kłamać. No i drugi raz tego samego dnia połamali mi nos skurwysyny. Niby tym razem to byli moi, ale bolało tak samo, a może bardziej. Znać było rękę profesjonalisty. Powiem krótko, Artek. Twoje zeznania są mniej wiarygodne niż nasze oświadczenia podatkowe, a to już sztuka.
Samson wyzłośliwiał się po drugiej stronie biurka, świecąc mi prosto w oczy cholernie mocną lampą. Całe szczęście, że mnie prewencyjnie skuli, bo chyba bym mu przypieprzył. Powiedziałem, jak było, co do joty. Odparłem przez spuchnięte wargi. I weź zgaś to światło, bo zaraz jebnę. Artek, nie utrudniaj! Znasz mnie sam. Nie musisz mnie gnoić jak jakiegoś świeżaka. Dowódca westchnął przeciągle, ale skręcił moc żarówki. Dopiero teraz dojrzałem jego twarz i wymalowaną na niej frustrację. Posłuchaj uważnie, warknął, bodąc we mnie palcem. Tu nie chodzi o to, że nie zgłosiłeś, komu trzeba obecności wiedźmy. Ty się z nią spoufaliłeś. Naraziłeś firmę na poważne straty wizerunkowe i moralne. To nie tak, żachnąłem się. To nie jakaś tam zwykła cicho. I wcale nie zrobiła. Dobrze wiem, co zrobiła i nie tylko to. Niby skąd? Przełożony wydał wargi i rzucił mi przed twarz zegarek. Mój zegarek z lusterkiem antyiluzyjnym. Przypatrz się, mruknął, sięgając po broń. Co ty? Sapnąłem, odchylając się na krześle, gdy mój rozmówca wziął zamach. Na szczęście nie zarobiłem stalową lufą w pysk. Oberwało się za to zegarkowi, którego tarcza rozpadła się w drobny mak. Przyjrzałem się przedmiotowi uważniej i zdębiałem. Zastrzaskaną taflą odłamków czaił się obiektyw minikamerki i mikrofon. Dobrze znałem ten sprzęt, bo sam niejednokrotnie podrzucałem go obiektom obserwacji. Wszystko widzieliśmy, mruknął inkwizytor. Nie mam wyjścia. Muszę cię... Nie, dość! Zabrzęczał głośnik zamontowany pod sufitem. Przejmuję go. Samson skrzywił się, jakby coś go zabolało. Rzucił mi jeszcze spojrzenie mówiące wybacz, próbowałem. Później po prostu wyszedł z pomieszczenia. Inspektor Reim, Wydział Wewnętrzny. Przedstawił się łysawy jegomość o wilczym spojrzeniu, który wkroczył do sali przesłuchań niedługo później. Ma pan dwie możliwości. Pierwsza, podpisuje mi pan papiery, tym samym zrzeka się praw do licencji i wszystkich świadczeń, odchodząc ze służby z własnej inicjatywy. Albo zostaje pan postawiony w stan oskarżenia jako kolaborant, a ja dopilnuję, by nie dostał pan nawet godziwego nagrobka. To jak? Chyba śnisz, wybuchłem. Tyle lat wzorowej służby, a wy tak mi się odwdzięczacie? Kto to przepchnie przy takiej charakterystyce oskarżonego, he? Gość tylko się uśmiechnął, paskudnie obnażając zęby. Mam tu pańskie akta, mruknął niby od niechcenia. Wynika z nich mniej więcej, że jest pan synem wiedźmy. Nie masz prawa! Aż się zachłysnąłem. I bratem jednej z czynnych przestępczyń. Ponadto został pan przyłapany podczas skoordynowanego działania z wyżej wymienioną. I wtedy zrozumiałem. Przecież nawet jeśli miałem podsłuch, to nie wspominałem nic o siostrze. Oni wiedzieli. Wiedzieli, że nie tylko ja wtedy przeżyłem. Przez te wszystkie lata taili przede mną istnienie siostry. Wychowali mnie na maszynę do tropienia i zabijania wiedźm, a teraz celowo wsadzili na minę, żeby wydymać i pozbyć się problemu w postaci pracownika z prawem do emerytury. Podsumowując, ma pan przed sobą prosty wybór. Kapitulacja albo krzesło elektryczne. Daję panu minutę. Oferta jest jednorazowa. A więc tak korporacja odwdzięczała się szeregowemu pracownikowi za wiele lat przykładnej służby. Kopniak w dupę. I jeszcze bądź wdzięczny, bo mogli zabić. Normalnie, jak w tym kawale o dobroci wujka Stalina. A co będzie z Lilką? Zapytałem. Podobno służył pan wiele lat, odparł wyniośle inspektor. Chyba nie muszę panu tłumaczyć, jak postępuje się z obiektami, które udało się pojmać żywcem. Wiedziałem aż za dobrze. I krew zalewała mnie na samą myśl, co ta banda z wyroli z wewnętrznego może właśnie wyprawiać z moją siostrą. Podpisałem świstek i zastygłem ze wzrokiem utkwionym w blacie. Przybity, złamany.
jak generał świadom, że właśnie przegrał najważniejszą bitwę w życiu. Interesy z panem to prawdziwa nieprzyjemność. Nieszczerze uśmiechnął się Rajm. Żegnam. Kiedy zatrzasnął za sobą drzwi, nawet nie podniosłem wzroku. Byłem na to zbyt wściekły, więc od zawsze byłem dla nich tylko narzędziem. Pieprzony pomiot czarownicy, który po zużyciu można po prostu wyrzucić. Czułem, jak wzbiera we mnie kumulowany latami gniew. Odprysk matczynej mocy pulsował mi w piersi coraz gorętszymi podmuchami, aż wreszcie wybuchł prawdziwym płomieniem. Raz wampirowi kołek, pomyślałem, po raz pierwszy godząc się przyjąć moc. Kajdany z brzękiem opadły na posadzkę. Po prostu przeciągnąłem nadgarstki przez stalową strukturę, jakby stworzono ją z masła. Idę po ciebie, Lilka! Ryknąłem, pijany żądzą mordu. Stalowe drzwi potraktowane z buta wystrzeliły z zawiasów, dosłownie rozpłaszczając strażnika na przeciwległej ścianie. Krwawy wykwit bryznął aż pod sufit, dekorując korytarz mieszaniną kości, mięśni i papki mózgowej. Byłem wolny, a rozkład budynków firmy znałem jak własną kieszeń. Kody dostępu potrafiłbym cytować obudzony w środku nocy i to w spak. Inkwizycja właśnie wdepnęła w gówno, ale jeszcze nawet nie czuła, że śmierdzi. Nie oglądałem się za siebie. Pognałem prosto do bloku więziennego, gdzie najpewniej przetrzymywano moją siostrę. I był tam tabun wściekłych kurew z piekła rodem, które zamierzałem uwolnić przy okazji. Fabryka Słów dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Nagranie i realizacja Audioteka. 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 Fabryka Słów przedstawia Wiedźmy. Antologia opowiadań. Ewa Hachlica, Niewinni. Czyta Julia Rosnowska. Wiary swej używać będą dla wyłudzania, kradzieży i mordów, i wszelkich podłości. Zła najgorsze czynić się będą w imię nauki Mesjasza. Proroctwo królowej Saby. Spóźniła się. Biegła ile sił w nogach, gdy usłyszała przerażający skowyt. Ale było już za późno. Już nie zmyli ludzi, ani nie przepłoszy wilków. Wymordowali całą Watahę. Mogła jedynie płakać i patrzeć z oddali, jak wieśniacy w swej nieokiełznanej żądzy krwi torturują dogorywające zwierzęta. Spojrzała w bok. Zza zmurszałego pnia wychyliło się przerażone szczenie. Boże! Jęknęła cicho i wzięła przerażone zwierzę na ręce. Natychmiast wgryzło się jej w ramię. Gryź ile chcesz. Nie skrzywdzę cię, mówiła łagodnie, mimo bólu. Nie miała pojęcia, co z nim zrobi. Wiedziała, że musi go ukryć przed ludźmi, ale jak wychować wilczka tak, by nie zbliżał się potem do ludzkich siedzib? Nie mogła zostawić malca na pewną śmierć, ani tym bardziej nie potrafiła zakończyć jego żywota. Gdy tylko pojawiła się w chacie z nowym towarzyszem, starsza kobieta od razu zdzieliła ją drewnianą laską po głowie. Oszalałaś, durna dziewucho? Ciebie też mogli zabić i posądzić o czary, skoro ratujesz bestie. To ludzie są bestiami. Ich bym nie ratowała przed wilkami. I dobrze. Nie zasługują na litość, powiedziała stara spokojniej i wzięła szczenie na ręce. Elis uśmiechnęła się pod nosem, widząc, jak nowy towarzysz momentalnie kradnie serce szeptuchy. Nie miałam z nim gdzie iść. Ty żyjesz na uboczu i nie miewasz gości. Obiecuję, że gdy tylko się usamodzielni, to coś wymyślę. Myślisz, że tak łatwo odstąpi od tej, która uratowała mu życie? Staruszka czule gładziła zdezorientowane szczenie po karku. Nie jest mi nic winny. Nie po tym, jak ludzie zamordowali jego rodzinę.
Zupełnie jak matka, westchnęła staruszka. Odważna i głupia. Ledwo ukryła ciążę i ryzykowała życie, żeby cię oddać pod opiekę ciotki. Naprawdę nic cię to nie nauczyło? I to powiedziała szeptucha. Już zakończyłam działalność. Mimo to wciąż żyjesz z dala od ludzi, zamiast dołączyć do społeczności. Ty też tak wolisz. Bierz ziółka, nakazała szorstko, wskazując głową drewniany regał. Idź stąd, zanim posądzą cię o udział w czarach. Połączenie czystego serca i odwagi nie wróży dobrze na przyszłość, a gdy dodać do tego inteligencję, masz gotowy przepis na zgubę. Elis ciężko westchnęła i spojrzała na szczenie. Patrzyło na nią jak zahipnotyzowane. Ty jakoś jeszcze żyjesz. Jutro wpadnę, Nadar, powiedziała łagodnie i wzięła kosz z ziołami, po czym wyszła z chaty. Znienacka ochrzczone zwierzę jeszcze długo wpatrywało się w zamknięte drzwi. Niech twoje imię znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, westchnęła staruszka. Niedługo będzie mieć tylko ciebie. Zaraz dam ci coś do jedzenia. Tymczasem młoda kobieta dotarła do chaty, gdzie mieszkała wraz z ciotką, której czas na tym świecie się już kończył, a przynajmniej tak jej się zdawało od dobrych 5 lat. Powinnaś rozglądać się za kawalerem, oznajmiła ciotka na przywitanie. Ty też, Elis jęknęła poirytowana. Dobrze wiesz, jak ludzie patrzą na stare panny. Już miała zaprotestować, ale do chaty wpadła kolejna baba z wrzodami do wyleczenia i usadowiła się na krześle. Na co czekasz? Chłopa nie masz, to lecz! Warknęła kobieta. Po pierwsze, to mój dom, odezwała się ciotka. Po drugie, jak tylko piśniesz komu, że młoda zna się na ziołach, to spłoniesz razem z nią, zagroziła. Zadbam o to, dodała, patrząc kobiecie prosto w oczy. Inkwizytorzy coraz częściej tędy przejeżdżają. Ale ludzie nie słuchali tych gruźb. Obmawiali i oczerniali, gdy byli zdrowi, a gdy coś im się działo, jęczeli o pomoc. Za każdym razem, gdy wieś odwiedzali duchowni, Elis czuła, jak żołądek podchodzi jej do gardła. Bała się, że któryś z nich dowie się o jej wiedzy i ucierpi nie tylko ona, ale i jej ciotka. W ciągu kolejnych miesięcy szczenie stało się wielkim, majestatycznym wilkiem i za nic nie chciało opuścić szeptuchy i Elis. Starsza kobieta była nawet z tego zadowolona, bo wilk chętnie służył jej jako oparcie, trzecia ręka albo ocieplacz. Polował sam i dzielił się zdobyczą. Równocześnie nie sprawiał żadnych kłopotów i nie zbliżał się do ludzkich siedzib. Zawsze towarzyszył Elis, gdy wybierała się w podróż, by wymienić zioła i znalezione minerały u znajomych kupców. Wyglądasz jak prawdziwa potężna wiedźma, a nie jakaś starsza pani z wyliniałym czarnym kotkiem, zaśmiała się żona kupca, gdy ujrzała, jak wilk podąża tuż za swoim człowiekiem, bacznie przyglądając się otoczeniu. Tak, odpowiedziała Elis, wymuszając uśmiech. Ulgę przynosił jej jedynie fakt, że kupcy nie mieli pojęcia, gdzie mieszka. Wiedziała, że może im zaufać, ale zawsze lepiej być ostrożną. Na torturach nawet najtwardszy człowiek w końcu zaczynał mówić, co tylko inkwizytor chciał usłyszeć. Chcesz trochę mięsa, skarbie? Zapytała kupcowa, wyciągając w stronę wilka suszony pasek sarniny. Wilk powąchał prezent i ostrożnie wziął do pyska. I jaki ostrożny, zaśmiał się kupiec. Mądrzejszy niż ludzie. Też mnie to niepokoi, odpowiedziała Elis z przekąsem. Masz, kobieta wręczyła jej małą sakiewkę. Co to? Miała należeć do naszego syna, ale... Jej głos się załamał. Zawsze był chorowity, westchnął jej mąż. Przyda ci się trochę biżuterii, jako zabezpieczenie na przyszłość. Nie zasługuję na to. Zasługujesz? Twoje mieszanki ziół i porady nie jeden raz nam pomogły. Zatem dziękuję.
Wieziemy trochę książek i pism. Chcesz poczytać? Zostaniemy tu do jutra, żeby konie odpoczęły. Głupie pytanie. Jasne, że chciała. Nie po to uczyła się łaciny, żeby nie korzystać z takich okazji. Czytała o wiele szybciej niż zwykły wykształcony człowiek. I małżeństwo chętnie korzystało z jej ustnych streszczeń. Mimo to, noce z nimi spędzała zawsze na czuwaniu, gdyby okazało się, że ją zwabili, by wydać inkwizycji. Uważała, że jedna czy dwie noce bez snu to niewielka cena za wiedzę. Odkąd towarzyszył jej Nadar, mogła pozwolić sobie na krótkie drzemki. Ale rok później, późnym latem, wszystko się zmieniło. Był rześki, piękny poranek. Mimo to czuła wewnętrzny niepokój. Gdy wyszła z chaty, ujrzała Nadara zmierzającego w dół wzgórza w kierunku wioski. Nad lasem unosiły się kłęby dymu. Uciekaj! Powiedziała ciotka, stając za nią. Na litość boską! Uciekaj! Wrzasnęła, gdy Elis nadal stała w osłupieniu. Nie chcę widzieć, jak inkwizytorzy cię zabierają! Ale nie ryzykuj! Szeptucha też by tego chciała. Ratuj się! Jeśli ktoś może przetrwać samotnie zimę, to tylko ty! Mówiła, patrząc jej z przerażeniem w oczy. Uciekaj! Jak nie dla mnie i nie dla niej, to dla swojej świętej pamięci matki. Ratuj się za wszelką cenę, dziecko. Elis pospiesznie spakowała garnek, zioła, kilka worków oraz sztylety. Owinęła stopy dodatkowym materiałem i ruszyła w stronę wilka, który na nią czekał. Biegła za nim. Była zbyt zdezorientowana, by myśleć samodzielnie. Mogła polegać tylko na swoim towarzyszu. Zwierzę zatrzymało się dopiero, gdy upadła, potykając się o kamień, ale nie pozwoliło na odpoczynek. Nadar szarpał za ubranie, by zmusić dziewczynę do dalszego wysiłku. Zatrzymał się dopiero, gdy doprowadził ją do jaskini w górach, wiele godzin po zmroku. Nie miała siły, by rozpalić ogień. Zerwała jedynie trochę suchej trawy, by mieć na czym usiąść. Była skazana na ciepło wilka, który do niej przywarł. Nie mogła zasnąć. Nie potrafiła przestać myśleć o tym, co stało się z Szeptuchą. Zdążyła się zabić albo schować, czy właśnie jest torturowana przez inkwizycję. Dziewczyna wolałaby wiedzieć, że już nie cierpi, niż żyć kolejną godzinę z myślą, że może właśnie ktoś przypala starą kobietę rozżarzonym metalem, czy traktuje rozgrzanym łojem. Inkwizytorom wiele brakowało. Choćby wiedzy botanicznej, fizjologicznej, chemicznej, wreszcie empatii. Ale na pewno nie narzekali na brak kreatywności w wymyślaniu tortur. Nie miała nawet siły płakać. Nie pogrążała się w rozpaczy. Zamiast tego czuła obezwładniającą bezsilność wobec tych, którzy powinni być przykładem miłosierdzia i zrozumienia. To, że inkwizycja zażąda majątków ludzi z wioski w imieniu swojego Boga, było jedynie kwestią czasu. Ale czy musieli od razu wprowadzać tak potworne metody? Nie zdziwię się, jeśli się okaże, że jesteś demonem, który mnie chroni przed stosem. Westchnęła, gdy na zewnątrz zaczęło się rozjaśniać. Wilk podniósł się i spojrzał jej prosto w twarz. Jego własne oczy zawsze wyglądały, jakby płonęły żywym ogniem. No pięknie, westchnęła. Wtulił się w nią i zastygł niczym posąg na dobre kilka minut. Nie możesz jakoś magicznie do mnie przemówić i wytłumaczyć tego wszystkiego? Spytała, nie licząc na odpowiedź. W końcu zwierzę nie mogło posługiwać się ludzką mową. Jednak już nic by jej nie zdziwiło. Nadar ani drgnął. Dopiero po kwadransie postanowił wyjść na zewnątrz i pobiegł przed siebie. Elis rozumiała, że wybrał to miejsce na dłuższy pobyt. Rozmasowała zmarznięte nogi i wyszła. Niebo pokrywały szare chmury. Deszcz był tylko kwestią czasu.
pospiesznie zbierała suche trawy, by ocieplić nowe miejsce i napchać nią worki. Po drodze zbierała suche gałęzie na ognisko, wiedząc, że kolejnej nocy nie przetrwa w takim zimnie. Kilka godzin później rozpadało się na dobre. Zagotowała deszczówkę w garnku i wrzuciła do niej mieszankę ziół. Nadar nadal nie wracał i zaczęła się martwić. Zastanawiała się, co dalej. Wątpiła, że uda jej się przetrwać w tym miejscu dłużej niż miesiąc. Było coraz zimniej, a samym śniegiem nie wyżyje. Umiała wyplatać buty i kapelusze ze słomy. Z koszykami też sobie nieźle radziła. Może udałoby się jej dostać do jakiegoś miasta przed zimą i ktoś dałby jej schronienie na te parę miesięcy? Na pewno to było prostsze niż kradzież bydła albo owiec i zapędzenie ich do jaskini. Pożegnała się z ostatnimi złudzeniami, że beztrosko przeczeka w tym miejscu do wiosny. Nadar wrócił z wielką rybą w pysku. Jesteś cudowny, powiedziała i przytuliła się do niego. Bałam się, że nie wrócisz. W odpowiedzi warknął, jakby go te słowa uraziły. Przez następny tydzień ćwiczyła rzucanie sztyletami do celu, którym zdało się Bogu ducha winne obumarłe drzewo. A gdy nabrała nieco pewności siebie, ponownie spakowała niewielki dobytek i ruszyła w drogę. Najgorsze były noce, kiedy nie udawało jej się znaleźć odpowiedniego schronienia. Wiedziała, że gdyby nie towarzysz, już dawno by umarła. Na jej szczęście, pierwsza połowa jesieni okazała się wyjątkowo łaskawa. W końcu ujrzała stado owiec pasące się na wzgórzu oraz wioskę w dolinie i wyjeżdżający z niej wóz kupiecki. A to dało jej nadzieję na to, że będzie mogła się tam zatrzymać. Od tygodni szukała takiego miejsca, ale gdy je znalazła, zaczęła wątpić, czy to dobry pomysł. Spojrzała na wilka. Nie chcę cię zostawić. Zwierzę trąciło ją pyskiem. Poczuła napływające do oczu łzy. Wiedziała, że świetnie sobie bez niej poradzi. Ale jak ona poradzi sobie bez niego? Nie zostanę tam. Nie chcę. Wiosną odejdę, bez względu na to, czy będziesz czekał, czy nie, mówiła z zaciśniętym gardłem. Znów warknął, jakby chciał skarcić ją za te słowa. Kocham cię, pisnęła, nie mogąc wydusić już ani jednego słowa. I padła na kolana. Przyjaciel natychmiast się w nią wtulił, jakby chciał ją podnieść na duchu. Dziękuję za wszystko. Zeszła w dół. Ujrzała starego mężczyznę wyplatającego kosze. Nie potrzeba pomocnika? Spytała. Jestem w podróży i potrzebuję schronienia do wiosny. Sama panienka podróżuje? Spytał rozglądając się, jakby ktoś miał za nią stać. Na razie tak. Nauczono mnie zarówno walczyć, jak i wyplatać kosze. Radzę sobie. Przez dłuższą chwilę patrzył jej w oczy. Była gotowa do ucieczki. Nawet samotna kobieta mogła zostać uznana za wiedźmę. W końcu tylko takie niewiasty były na tyle silne, by sobie poradzić. Wiosną straciłem ukochaną córuchnę i jej dziecko podczas porodu. Jest miejsce, powiedział. Przykro mi. Wina wiedźmy? Spytała cicho. A gdzie tam? Machnął ręką. Nie mogli wyciągnąć dziecka, bo takie duże było. I ją rozerwało. A ono się udusiło. Ulżyło jej, że nie winił za to czarownic. Może miała szansę dożyć w spokoju do wiosny. Udało się. Pomagała, gotowała, zabawiała wymyślonymi anegdotami z życia, którego nigdy nie wiodła, i czujnie przysłuchiwała się wszelkim rozmowom między pozostałymi mieszkańcami. Wiedziała, że nie jest bezpieczna. Wiosną, gdy zaczął topnieć śnieg, zniknęła tak niespodziewanie, jak się pojawiła. Zostawiła po sobie tylko kilka monet, by na starość jej dobrodziej nie musiał się zbytnio przemęczać.
O wschodzie słońca była już daleko za wioską. Nie spieszyło się jej. Cieszyła się pierwszymi promieniami i zimnym wiatrem głaszczącym jej twarz. Znów oddychała świeżym powietrzem, a nie odorem zwierzęcych odchodów. Z oddali ujrzała wilka zmierzającego w jej stronę. Przyspieszyła. Potem zaczęła biec. I płakała. Tak bardzo tęskniła za ukochanym stworzeniem, że nie zdziwiłaby się, gdyby ból serca, który czuła w tamtym momencie, ją zabił. Nadar wyglądał tak samo majestatycznie jak wcześniej. Powalił ją na ziemię i polizał po twarzy. Ściskała go mocno, jakby się bała, że to wszystko nie jest prawdą. Ale było. Przetrwała. I miała przed sobą kilka miesięcy na zastanowienie się, co zrobić ze swoim życiem. Ale co to za życie, gdy polega tylko na ukrywaniu się i ucieczce? Znaleźli kolejną jaskinię. Znów zbierała suche trawy i wypełniała nimi worki oraz rozsypywała w środku, by było bardziej przytulnie. Zaplotła nawet coś na wzór dywanu. Lubiła chodzić po nim boso. Gdy noce były ciepłe, postanowiła odnaleźć szlak kupiecki i wyposażyć się w narzędzia, by wrócić do szukania cennych kryształów. A wtedy na swojej drodze spotkała kobietę z sową na ramieniu. Próbowała iść pewnie przed siebie i minąć ją bez słowa, ale czuła, jak każda jej cząstka drży. Czy to była prawdziwa czarownica? Przecież nikt normalny nie podróżuje sam. A już na pewno nie z dala od szlaku. Tymczasem kobieta o długich, czarnych włosach i przenikliwym spojrzeniu cały czas wpatrywała się w wilka. A on w nią. Nadar, szepnęła Elis. Ale wilk nie odwracał wzroku od kobiety. Ta zatrzymała się przy nich i spojrzała na dziewczynę. Ten demon został ukarany i zaklęty w ciele wilka. Odezwała się łagodnym głosem i skierowała wzrok na Nadara. Kiedyś odebrał komuś wszystko, co tamten kochał. I spotkał go ten sam los. Wtedy jego moc była mroczna i niestabilna. Zmierzyła dziewczynę wzrokiem. Najwyraźniej trafił na anioła, który go uleczył. Uśmiechnęła się. Mam nadzieję, że będzie wam się dobrze wiodło. Mimo wszystko. Bóg powinien mieć więcej litości dla niewinnych. Spojrzała Elis w oczy ze spokojem. Inkwizycja nawet nie odróżnia demona od diabła, mruknęła pod nosem. Elis nie była w stanie wydusić z siebie słowa. Czuła impulsy energii przechodzące po kręgosłupie, a jej podświadomość zaczęła przedzierać się do świadomości. Wiedziała, że ma przed sobą kogoś więcej niż zwykłą kobietę z oswojonym ptakiem. Sowa nie była zwykłym zwierzęciem. Była jak Nadar. Czarownica, widząc, że dziewczyna właśnie przestała wypierać prawdę, posłała jej znaczący uśmiech. Elis lekko ukłoniła się kobiecie i jej nadnaturalnej towarzyszce, a te po chwili ruszyły przed siebie. Po kilku sekundach Elis otrząsnęła się z osłupienia i odwróciła. Ujrzała jedynie sowę, lecącą w stronę lasu. Kolana jej zmiękły i osunęła się na ziemię. Mam zwidę, czy to była czarownica? Spytała samą siebie, choć patrzyła na wilka. Nadar skinął głową. Pociemniało jej przed oczami. Obudziła się dopiero przed zachodem słońca. Nadar cały czas przy niej leżał. Hej, powiedziała ochryple. Wilk natychmiast się od niej odsunął, jakby w obawie, że będzie się go bać. Nieważne, skąd przybyłeś, ale dla mnie jesteś najważniejszą i najukochańszą istotą, jaką mam. Wilk ponownie podszedł i wtulił się w dziewczynę. Co prawda nie wiem, dlaczego ciągle za mną idziesz, ale jestem ci za to bardzo wdzięczna. Noc była ciepła, a widok na rozgwieżdżone niebo zapierał dech w piersiach. Było idealnie. Aż do rana.
Po wschodzie słońca dotarli do szlaku kupieckiego. Zaczaili się i wypatrywali znajomych koni. W południe ujrzeli dwóch mężczyzn ciągnących za sobą jakiegoś chłopca. Stawiał opór i miał związane ręce. Młodszy z oprawców odwrócił się i szarpał dziecko, próbując je rozebrać. Starszy siedział na koniu. Nadar! Spojrzała na rzekomego demona. Nie było potrzeba nic więcej. Wilk puścił się pędem, a Elis chwyciła za sztylet i ruszyła za nim. Zostawcie go! Wrzasnęła. Zaczekaj w kolejce! Ryknął starszy w momencie, gdy wilk rzucił się na niego, rozerwał mu gardło i zwalił z konia, który pognał tak szybko, że nikt nie byłby już w stanie go złapać. Ojcze! Wrzasnął młodszy. Puścił zapłakanego chłopaka. Spojrzał na dziewczynę. Ty! No co? I w tym momencie wilk odebrał życie również jemu. Wszystko dobrze? Spytała chłopaka najłagodniej jak mogła. Nie podchodź! Spokojnie, nic ci nie grozi. Jesteś czarownicą. Nie jestem. Ratuję tylko nieskalane życie młodzian, żeby dalej takie zostały. Warknęła z oburzeniem. Ale to wilk! To zwykły pies. Tylko podobny do wilka. I dlatego nikt go nie chciał, żeby nie zostać posądzonym o czary. Przyjrzała się chłopcu. Miał niebieskie oczy, blond włosy, jasną cerę, pobrudzone, ale eleganckie ubranie i bardzo poranione stopy, nieprzyzwyczajone do chodzenia boso. Porwali cię dla okupu? Spytała spokojnie i uklękła przy pierwszej ofierze. Wzięła bukłak, zwilżyła kawałek szmaty i oczyściła pysk czworonożnego towarzysza. Chłopiec nie odpowiadał. Z przerażeniem w oczach patrzył na dwa ciała. W mieście nigdy nie widziałeś, co potrafi zrobić z człowiekiem inkwizycja? Ci tutaj mieli przynajmniej szybką i niemal bezbolesną śmierć. Nadar powoli zbliżył się do chłopca. Pogłaskaj go. Ja zajmę się tymi dwoma. Spieszyła się. Odciągnęła ciała i ukryła je w zagłębieniu w ziemi. Rozebrała, przykryła trawą. Zyskała koszulę, sztylety, skórzane pasy, bukłaki, spodnie, torbę z kilkoma monetami walającymi się w środku i trochę chleba. Masz, podała chłopcu chleb. Wyglądasz na głodnego. A ty? Spytał wstając. Ja nie jestem głodna, skłamała. Musimy iść. Jutro, najdalej za dwa dni, dotrzesz do domu. Zaprowadziła go nad rzekę w lesie. Udało jej się złapać kilka niewielkich ryb, które upiekła. Gdy dziecko nabrało zaufania, wypytała go o miasto, z którego pochodzi, rodzinę i wszystko, co mogłoby jej pomóc zrozumieć sytuację chłopca. Miał 13 lat. Jego rodzina została zamordowana, bo nie chciała oddać całego majątku kościołowi. A jego zamierzano sprzedać jakiemuś bogatemu niegodziwcowi. Sporo płakał i wtulał się w wilka. Postanowiła zaczekać kilka dni, zanim chłopak się otrząśnie, a potem wyruszyć na poszukiwanie znajomego małżeństwa. Było ich jedyną nadzieją. Wiedziała, że z dzieckiem nie będą mieli szans na przetrwanie, chociaż chłopiec był wyjątkowo inteligentny i wygadany jak na swój wiek. No i na pewno mądrzejszy niż wszyscy chłopi z którejkolwiek wioski razem wzięci. Nie mogła zasnąć. Przyglądała się chłopcu, wtulającemu się w wilka, jakby tylko to mogło go ochronić przed światem. Nie zamierzała go oddać byle komu. Jedynymi zaufanymi ludźmi wydawało się małżeństwo kupców. Całe szczęście nie mieli nic wspólnego z miastem, z którego pochodził dzieciak, więc miał szansę na nowy start. Następne dni spędzili na obserwacji szlaku z ukrycia. Trzeciego dnia Nadar zwęszył znajomy zapach. Nie chcę, chłopiec chwycił ją za rękę. Spojrzała mu w oczy i krzepiąco się uśmiechnęła. Wiem, że się boisz, ale to dobrzy ludzie, a zimy nie przetrwamy w jaskini. Dadzą ci schronienie i wychowają na porządnego człowieka. Ja nie mogłabym tego zrobić.
Będę za tobą tęsknić. Ale może kiedyś jeszcze się spotkamy. Obiecujesz? Nie mogę nic obiecać, bo równie dobrze jutro może nastąpić apokalipsa. Zaśmiała się, czochrając go po głowie. Ale wiedz, że będę o tobie myśleć. Polubiłam cię i mam nadzieję, że będziesz bezpieczny. A co z tobą? Ruszę dalej, aż znajdę swoje miejsce. Jak dorosnę, może kiedyś ci się odwdzięczę. Nie musisz. A teraz chodźmy, bo nam odjadą. Zbiegli w dół wzgórza. Kupiec od razu zatrzymał konie, gdy ujrzał biegnącego w ich kierunku wilka. A co ty tu robisz? Krzyknęła jego żona. Chwilę później skierowała wzrok na dziewczynę. Ty żyjesz! Miała łzy w oczach. A to kto? Maurycy, proszę pani. Zdyszany chłopiec się ukłonił. Mam do państwa prośbę. Elis wyciągnęła sakiewkę, którą dostała od kupców. Ja nie mogę się nim zająć. A chłopak zasługuje na coś lepszego niż życie w jaskini. Kupiec wyciągnął kawałek chleba. Idź z Nadarem do cienia i posil się, dobrze? Inkwizycja szukała dziewczyny, która leczyła choroby. Odezwała się kupcowa, gdy wilk odprowadził chłopca pod stary dąb. Nie mówili nic o wilku, ale że miała bardzo długie włosy i... Uciekłam w dniu, w którym najechali wioskę. Nadar mnie uratował. A ten chłopiec? Wiem, że proszę o wiele. Znalazłam go kilka dni temu, gdy dwóch ludzi wlekło go szlakiem i próbowało zgwałcić. Nadar się nimi zajął. Jego rodziców wykończyły sługusy kościoła, a jego samego mieli sprzedać. Nie dziw, bo urodziwy, westchnął mężczyzna. Znam tylko was. Najwyżej powiecie, że go znaleźliście na szlaku. Chłopak to potwierdzi. Czego potrzebujesz? Narzędzi. I łuku ze strzałami. Nikt nie znajdował tak pięknych kamieni jak ty. Kupiec pokazał jej na mapie miejsca, w których inkwizycja przeprowadziła już czystki i gdzie zbiera się najwięcej tych tyranów. Elis starała się zapamiętać każdy najmniejszy szczegół. W zamian oddała im odzyskane buty i jeden skórzany pas. Nie chcieli przyjąć sakiewki, ale zaczęła się odgrażać, że nie zaśnie spokojnie, jeśli odmówią. Dostała też dwa kurczęta i zapas ziarna, żeby mogła je łatwo przenieść i podhodować do zimy. Uważaj na siebie, dobrze? Gospodarz spoglądał na nią ze łzami w oczach, gdy w środku nocy przygotowywała się do dalszej podróży. Chciała odejść po cichu, ale najwyraźniej nie była jedyną, która nie mogła spać. Dziękuję wam za wszystko. Niech się wam dobrze wiedzie. Jeśli kiedyś napotkasz kupca z jednym karym koniem, nie podchodź i uciekaj. Żeby się wzbogacić, nawymyślał o własnej żonie, żeby ją spalili. A jak napotkasz małżeństwo z dwoma końmi, jeden kary, a drugi w łaty, pozdrów ich. To dobrzy ludzie. Zapamiętam. Dziękuję. Trzymajcie się zdrowo. Ty też masz żyć. Chwycił ją za nadgarstek i spojrzał w oczy. Za wszelką cenę. Rozumiesz? Rozumiem. Obdarzyła go ciepłym uśmiechem, choć poczuła zawroty głowy na wspomnienie przeszłości. A ty, szepnęła patrząc na chłopca, wykorzystaj tę szansę. Gdyby tylko wiedziała, jak katastrofalny był to wybór i że wcześniejsza obietnica odwdzięczenia się za pomoc stanie się przekleństwem. Grupka powiększona o dwa kurczęta ruszyła dalej. Elis postanowiła iść jak najdalej od miast i wsi, ale możliwie blisko szlaku. Nadała kurczakom imiona i z rozbawieniem obserwowała, jak znikały w wilczej sierści podczas postojów na odpoczynek. Nadar polował. Ona uczyła się strzelać z łuku. Zbierała zioła i szukała minerałów. A kurczaki uczyły się żyć i rosły jak na drożdżach. A może by tak ruszyć na południe? Zimy są cieplejsze i nie musielibyśmy się zbliżać do osad. Gorzej z nauką języków, ale może łacina wystarczy. Albo będziemy po prostu samowystarczalni. Zastanawiała się, głaszcząc wilka podczas jednego z deszczowych dni, które spędzali w jaskini.
Towarzysz spojrzał na nią, jakby zgadzał się na jej propozycję. A więc ruszyli. I nie cieszyli się zbyt długo samotnością. Podczas kilkudniowego postoju, po drugim tygodniu podróży przez góry, z oddali ujrzała, jak ktoś wyłania się zza skał i upada. Zaczęło lać. Zakleła pod nosem. Nadar spojrzał na nią porozumiewawczo. Nie miała baba kłopotu. Ale może właśnie wyzionął ducha, dodała szczerząc zęby w wymuszonym uśmiechu. Wolała zostawić trupa za sobą, niż zajmować się jakimś nieszczęśnikiem. Podeszli do ciała. Znów siarczyście zakleła. Ze wszystkiego złego, co mogła napotkać na drodze, trafiła na dylemat moralny w postaci potrzebującego pomocy duchownego. Kucnęła i przyłożyła mu palec do szyi. Niestety żył. Dlaczego ja? Jęknęła. Przez kolejne kilka chwil zastanawiała się, czy mu pomóc. Odwróciła się i spojrzała na Nadara. Zanim wilk w jakikolwiek sposób zakomunikował jej, co myśli, usłyszała za sobą męski, ochrypły głos. Też uciekasz? Odskoczyła niczym kot. Nadar jednym susem znalazł się przy ciele. Spokojnie, wrzasnął mężczyzna. Ze skręconą kostką raczej nie będę w stanie zaszkodzić. Przed kim uciekasz? Mężczyzna odchrząknął. Słyszała pani o inkwizycji? Zdobył się na oficjalny ton. Przekrzywiła głowę niczym szczenie. To tacy pozbawieni sumienia ludzie, wyjaśnił, którzy kradną i mordują w imię. Wiem, kim są, warknęła. Są blisko? A skąd mam wiedzieć? Czyli ukrywasz się od dawna. Coraz większe krople deszczu zaczynały tłuc jej głowę i plecy. Rozpadało się na dobre. Wiedziała, że ranny nie ma szans przetrwać choćby tydzień. Pomogę ci. A potem zapomnisz, że mnie kiedykolwiek widziałeś. Warknęła, patrząc mu prosto w oczy. Nie umiesz budzić grozy. Obdarzył ją najszczerszym, serdecznym uśmiechem. Masz dobre serce. Mówił zuchwale, co tylko bardziej ją rozzłościło. Jeśli nie chcesz tu zdechnąć, radzę nie pozwalać sobie na zbyt wiele, Klecho. I jaka wojownicza, mówił nie przestając się uśmiechać. Czyli jest jeszcze nadzieja w ludzkości. Pomogła mu wstać i ślimaczym tempem ruszyli w stronę jaskini. Ten wilk, zaczął, Nadar, zabija złych ludzi, którzy mogliby mnie skrzywdzić. Mruknęła. Mówią, że czarownice mają swoje zwierzęta towarzyszące. Ty musiałabyś być wyjątkowo silna. Po prostu tak się stało, że jesteśmy od siebie zależni. Może odejść w każdej chwili, wyjaśniła, gdy weszli na bezpieczniejszy teren. Wilk coś wywęszył i pognał przed siebie. Zakonnik się zaśmiał. Godzinę później dotarli na miejsce. Elis rozpaliła ogień. W tym czasie mężczyzna rozglądał się dookoła. Jego uwagę przykuły narzędzia. To do szukania minerałów, powiedziała jakby od niechcenia. Wymieniam kamienie u kupców na to, czego potrzebuję. Rozumiem. To tłumaczy tak zniszczone dłonie, westchnął. Tylko duchowni i niemowlęta są nieskalani pracą, mruknęła. Wybacz, po prostu nie wyglądasz jak ktoś, kto powinien wieść tak ciężkie życie, mówił wpatrując się w nią. Musi być ci trudno. Przynajmniej jestem wolna, nie spuszczała wzroku z ognia. Jutro muszę gdzieś iść. Możesz tu zostać, ale jeśli tylko będziesz coś kombinował, to Nadar mnie załatwi, a kurczaki zadziobią. Wiem, nie śmiałbym pani. Mimowolnie się uśmiechnęła. Do środka wpadł wilk z dzikim królikiem w pysku. Położył zdobycz przed Elis. Dziękuję. Czule pogładziła zwierzę po policzku. Jesteś wspaniały. Pocałowała go w czoło. Natychmiast przybrał bardziej majestatyczną pozę.
Kiedy oprawiała i przygotowywała posiłek, wilk i zakonnik mierzyli się spojrzeniami, jakby próbowali coś zrozumieć albo przejrzeć się nawzajem. Podała zakonnikowi kawałek mięsa. Nie uważasz, że ten wilk jest dość... zawiesił głos. Dziwny? Księgi Koheleta nie czytałeś? Niczym nie różnimy się od zwierząt. Kupcy mieli sporo pism i książek. Czasami mogłam sobie trochę poczytać. Wilk ułożył łeb na jej udzie, domagając się pieszczot. Pisać też umiesz? Spytał zaciekawiony duchowny. Tak. Kto cię uczył? Mama. Zanim zginęła. I parę innych osób, które też już nie żyją. Odparła, czując ból na samo wspomnienie szeptuchy. Przełknęła ślinę. Inkwizycja. Przykro mi. Mnie też. Spojrzała mu w oczy. A ty? Jaka jest twoja historia? Urodziłem się w zamożnej, bardzo religijnej rodzinie. Było trochę zgrzytów, bo nie chciałem się podporządkować i zostałem pustelnikiem. Podczas tułaczki spotkałem pewnego zakonnika, Markusa. Też niechętnie chodził wraz ze stadem. A potem zamyślił się. Minęło sporo czasu. Również wstąpiłem do zakonu i nadal miałem z nim kontakt. Chcieliśmy czegoś więcej. Być razem i ktoś się o tym dowiedział. Gdy dostałem od niego list, by uciekać z miasta, już po mnie szli. Po wielu miesiącach dowiedziałem się, że stracono go za herezję. Głos mu się załamał. I za główny cel życia postawiłem sobie walkę z tymi bestiami. A teraz jestem tutaj. Wzruszył ramionami. Wyglądał na niewiele starszego od niej, ale rozumiała, że życie dotkliwie go doświadczyło. Przykro mi, powiedziała cicho. Było jej głupio, że nie okazywała mu więcej szacunku. Myślisz, że Bóg naprawdę karze ludzi za uczucie? Mam nadzieję, że nie. To nie twoja wina, że taki się urodziłeś. Jeśli miłość do kogoś tej samej płci jest zła, to czemu Bóg by miał tworzyć takie istoty? Zwierzęta też czasami się tak dobierają. Bóg stworzył naturę. No i to na pewno bardziej normalne niż dziewica w ciąży. Uśmiechnął się. Też w to nie wierzysz? Zależy, jak na to spojrzeć. Może aniołowie wpuścili jej nasienie przez jakąś słomkę czy coś. Chociaż kiedyś słyszałam, jak gospodarz mówił, że wylęgło się kurcze z jajka kury, która nie miała dostępu do koguta. Zamyśliła się. A potem spalono jego żonę za czary. Niezbadane jest dzieło Boże, westchnął. Miło, że nawet takie osoby mają podobne przemyślenia. Spiorunowała go wzrokiem. Nie chciałem cię urazić. Chodzi mi tylko o to, że miałaś znacznie mniejsze szanse dotrzeć do pism. A myśląc o tym, jak tępe i bezmyślne jest pospólstwo... Rozumiem. Westchnęła, zalewając mieszankę ziół wrzącą wodą. Wiedziała, że będzie potrzebować czegoś mocniejszego, bo jej nowy towarzysz wyglądał coraz gorzej. W nocy zakonnik drżał z zimna i razem z wilkiem ułożyli się po jego obu stronach, a nad ranem wyszła na poszukiwanie ziół, choć głównym powodem był strach. Potrzebowała chwili bezpiecznej samotności. Po powrocie zastała go skulonego w kącie. Gorączka nie ustępowała. Zagotowała wodę. Mam maść na opuchliznę. Powinna trochę pomóc. Zaraz dostaniesz coś do picia na zbicie gorączki. Mówiła beznamiętnie. Dziękuję. Nie masz za co. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Ale to bestie rządzą światem. Pomoc ci się po prostu należy. Podała mu kubek.
Zawsze jesteś tak uzbrojona? Spytał, wskazując głową na sztylety przy jej pasku. Przeszkadza ci obecność morderczyni? To wyjaśnia, skąd masz męskie ubrania. Zabrałam je po prostu komuś, kto ich nie potrzebował, odpowiedziała. Skończyłeś przesłuchanie? A może jednak jesteś inkwizytorem? Spytała, chwytając za sztylet. Nie jestem. I nie miałbym ci za złe, gdybyś mnie zabiła. Rozumiem, że nie jest ci łatwo. W czasach, gdy każda inteligentna kobieta jest oskarżana o czyny, których nie popełniła, a potem skazywana na tortury i śmierć. Jestem Maur. Elis. Dziękuję za pomoc. Elis. Powiedział, patrząc jej prosto w oczy. I tak kilka dni na rekonwalescencję zmieniło się w miesiące. A z kurczaków wyrosły kury. Dziewczynie i Nadarowi nie przeszkadzało towarzystwo uciekiniera. Elis miała kompana do rozmów i pomocnika. Spali wtuleni w siebie jak rodzeństwo i stali się sobie bliscy. Razem gotowali, szukali kamieni, ziół i uczyli się od siebie nowych umiejętności. Aż do jesieni, gdy nagle zniknął. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.